sprawiedliwie. Jak to zrobić z tą wolnością, chamstwie, mówimy tutaj w Warszawie, nie zawsze w Polsce, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Jak pojechałam do centralnego, to od razu wiadomo, że do Anglo-Ameryki Białystok 185 km. Skąd pojechałam do centralnego z Bułgu? Mogę ją zrobić oczywiście nie bezpośrednio, nie istnieje prawo, tak, i przestrzegamy go. Ale jest tyle sposobów zaznaczania swojej wolności, które są wrogie wobec innych ludzi, że, no, że spokojnie mogę się nie znudzić, tak, wykonywaniem tych wszystkich rzeczy. Z drugiej strony może właśnie istnieje jakaś metoda, nie wiem, ja zawsze jestem za tym, żeby edukować. Może można uczyć ludzi bycia wolnymi, ale uczyć tego, że właśnie wolność nie oznacza chęci dominacji. Znaczy nie musi oznaczać chęci dominacji. Że to nie znaczy, że jak ja jestem wolna, to znaczy, że wszyscy inni mają być mi poddani, tak? Bo to też jest bardzo często. I taka dynamika władzy jest bardzo często taka w Polsce właśnie, że skoro ja tutaj mam władzę, to znaczy, że wszyscy inni jej nie mają, tak? Czyli że ja mam władzę nad nimi. I to się przekłada dla mnie w tej chwili najbardziej tak przerażająco, a zarazem spektakularnie w taką dynamikę ograniczania wolności w odniesieniu do ciała ludzkiego, taką dynamikę biowładzy. I to jest to, co mnie najbardziej przeraża w kontekście prac nad, na przykład nad ustawą o ochronie życia. To jest to, co się wiązało z tym projektem upiornym Ordo Iuris o zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Od władzy nad ciałem bardzo blisko do władzy nad duszą. Nie. Władza nad ciałem to jest dużo więcej niż władza nad duszą. Tak naprawdę. Bo dusza jest czymś, co sobie może lecieć, gdzie chce, a moje ciało jest tym, co mogą złapać, wsadzić do więzienia, czemu mogą kazać donosić okaleczone dziecko. To jest coś o wiele bardziej rzeczywistego dla mnie. Jakby władza nad duszą, to się tak mówi, że tutaj moje ciało pojmacie, a duszy mojej skrzydlatej nie i tak dalej. Ja tam jakoś tak mimo wykonywanego zawodu filozofa nie mam wielkiego przekonania o tym, że moja dusza jest ważniejsza niż to moje mięso, które można skrzywdzić i można sprawić, żeby bolało. I to jest bardzo skuteczna metoda ograniczania mojej wolności. To jest metoda ograniczania mojej wolności, która się przekłada na to, że ja naprawdę nie będę mogła czegoś zrobić. Nie będę mogła podjąć na przykład suwerennej decyzji dotyczącej mnie samej i tego, co jest najgłębiej moje. Bo to nie są jakieś przekonania, które ja dzielę z ludźmi innymi albo nie dzielę. Jestem ja. To się mieści w granicy mojej skóry, więc to jest najbardziej moje na świecie. I myślę, że brak takiej wolności jest dla mnie czymś najbardziej przerażającym i przytłaczającym i czymś, co w największym stopniu może wywołać mój protest, bo to jest takie ograniczenie, przed którym albo można uciec gdzieś daleko, no, albo można wyjść na ulicę i się bić. Bo to już nie ma innej opcji. Tak mi się skojarzyło od razu, że kiedy patrzyłam na czarny protest i chciałabym to od razu sparować z tą sprawczością, miałam takie duże poczucie po czarnym proteście i po tym wycofaniu się potem Prawa i Sprawiedliwości dość nerwowym z tej ustawy, że być może właśnie fakt, iż kobiety uczestniczące w tym proteście poczuły sprawczość, to znaczy, że ich działania przełożyły się na konkretną reakcję, będzie jakimś takim dobrym zalążkiem społeczeństwa obywatelskiego, że obywatele poczuli moc, że nie są bezradni, że możemy sobie pogadać, ponarzekać, ale właściwie nic nie możemy zrobić. No tak, to bym tylko zwrócił uwagę na to, że nie chcę być jakoś kasandrycznie odebrany, ale że wszystko jednak... Wszystko za darmo tu w Polsce, no, studia tutaj, za darmo, spalenie, to był unik taktyczny. Nocleg, to był, to hotel, znaczy wszystko wskazuje na to, że to był unik taktyczny i zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Andrzej Duda ostatnio hotel, w jakimś wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej podkreślają zgodnie, że będą dążyć do tego, żeby z tej tak zwanej kompromisowej ustawy obecnie obowiązującej usunąć tę jedną z trzech możliwości prawnej dopuszczalności aborcji, czyli tę tak zwaną, czy w sposób absurdalny nazwaną przez nich aborcję eugeniczną, czyli chodzi o sytuację, w której mamy do czynienia z nieodwracalnym uszkodzeniem płodu. Polecamy, ale oczywiście... słownik, żeby się zapoznać ze znaczeniem słowa eugenika. No właśnie. Natomiast... Google też wystarczy.
internet jest w ogóle świetny. Tu jest oczywiście ten problem, słuchałem, Kasia, tego, co mówiłaś, ale tu jest oczywiście ten problem retoryczny przede wszystkim, ale też i merytoryczny, bo oczywiście strona katolicka, no bo to głównie strona katolicka jest tutaj proponentem tego rozwiązania drastycznego. Oczywiście powie ci, że to wcale nie jest najgłębiej twoje, ponieważ jeśli my mamy rację, czy właściwie oni zakładają, że mają rację, to dochodzi tutaj do morderstwa. W związku z czym, jeśli dochodzi do morderstwa, no to nie możemy się zgodzić na żadne zapisy prawne, które morderstwo dopuszczają, a my uważamy, że to jest morderstwo i tu jest problem pewnego rodzaju. To znaczy, oczywiście to jest konsekwentne stanowisko, bo gdybym ja uważał, że to jest morderstwo, to też bym się domagał, żeby to było zakazane. No nie może być tak, żeby ktoś mordował, bo uważa, że to nie, że ma do tego prawo. Z tym, że problem polega właśnie z uzasadnieniem tej tezy o morderstwie, a ona jest nieuzasadnialna niestety, czego już z kolei tamta strona nie chce przyjąć do wiadomości, co z kolei wskazuje na to, że chodzi tak naprawdę właśnie o władzę nad ciałami, a nie o życie ludzkie. Poza tym, gdyby oni rzeczywiście uważali, że to jest morderstwo, to by się domagali takiej samej kary dla zaangażowanych w to morderstwo, czyli jakby byli naprawdę, gdyby rzeczywiście wierzyli w to, co mówią, to by chcieli 25 lat więzienia albo dożywocia. Mentalność totalna i tyle. Niestety. No, to jest problem, który... Ja już mam bardzo dosyć tych wszystkich dyskusji o tym, kiedy tam się zaczyna ludzkie życie, czy aborcja to jest morderstwo, no bo wiadomo, że te 25 lat dyskusji w Polsce świadczy dobitnie o tym, że się nie dogadamy, że tutaj nie ma rozmowy. To, Tomek, na co ty zwracasz uwagę, czyli to, że jeżeli byśmy konsekwentnie mieli uważać, że to jest morderstwo, to powinniśmy żądać kary jak za morderstwo. To jest bardzo ważny argument. I ten argument moim zdaniem pozwala przyjąć, że no w ramach wolności, właśnie respektowania swojej wolności nawzajem, no nie naruszajcie mojej wolności, ja nie będę naruszać waszej. To znaczy ja nie chcę, ja nie mam w ogóle żadnej potrzeby ingerowania w to, w jaki sposób rodzone są czy nierodzone są dzieci osób o innych poglądach. Mnie to w ogóle nie interesuje. To znaczy dopóki dziecku się gotowemu krzywda nie dzieje, To są sprawy tak rodziców i osób, które chcą mieć dzieci, nie chcą mieć dzieci, chcą je wychowywać tak, a nie inaczej. Ja nie będę ingerowała w to w żaden sposób. I jakby cała ta narracja pro-choice'owa, tak zwana, ta narracja, która mówi o tym, że kobiety powinny mieć wolność wyboru, właśnie na tym się opiera. My chcemy mieć wolność wyboru dotyczącą naszych własnych ciał. Nie ma bardziej radykalnej władzy i bardziej radykalnego ograniczenia wolności niż ograniczenie wolności naszym ciałom. Bo co się robi człowiekowi, który popełni jakieś wykroczenie? No zamyka się go do więzienia, tak? W najbardziej radykalnych, i zresztą teraz wracamy w polskich różnych pomysłach prawodawczych do tej kary głównej, tak? Do kary śmierci. No to jest zabicie ciała przecież. I to jest też bardzo ciekawe, że wiele osób, które są przeciw aborcji, jest zwolennikami kary śmierci. Tak, rozliczne paradoksy. Jest też zwolennikami tego, żeby nie przyjmować uchodźców z ich gotowymi całkiem dziećmi, które zginą. Tak? Jest to radykalne powiedzenie, że chce się te dzieci zabić po prostu w ten sposób przez tych wszystkich dobrych ludzi, którzy jednocześnie są bardzo przeciwni wykonywaniu zabiegu przerywania ciąży. Ale to, co mi się tutaj wydaje fundamentalnie ważne, to jest to, że przy tej całej takiej strzelistej duchowości, pojęcia wolności, bardzo łatwo nam może umknąć, że ta wolność moja to jest wolność moich rąk, mojej macicy, tak, moich bebechów, mojego sposobu używania mojego własnego ciała. I wydaje mi się, że dopóki jakby nie zejdziemy do takiego bardzo podstawowego poziomu myślenia o wolności, to nic się nie zmieni. To gdzieś tam ta wolność będzie sobie taka piękna, strzelista i opisywana przez poetów i filozofów. I będzie szara rzeczywistość. I będzie szara rzeczywistość, w której się przepychamy, w której na siebie wpadamy, w której nie szanujemy swoich ciał, siebie nawzajem. Tylko mogę spuentować, bo to jest tak, że ta wolność, o której pani teraz mówiła, nie jest jeszcze ograniczona prawnie, bo dopiero są takie zamiary, ale ta wolność jest już ograniczona realnie, bo są coraz poważniejsze informacje o tym, że nawet te światłe szpitale, które do tej pory wykonywały aborcję związaną
z ciężkim upośledzeniem płodu nie chcą tych aborcji wykonywać, odprawiają pary z kwitkiem, ponieważ boją się narazić. Bo jest wolność sumienia. I to jest fantastyczne, sumienia, że tak. Wolność sumienia jest ważniejsza niż wolność fizyczna. Tomasz, nie, ja chciałem tylko dodać do tego, co Kasia mówiła, że trzeba oczywiście pamiętać, że w ogóle żyjemy w epoce biowładzy, to znaczy, że nasze ciała są na różne sposoby dyscyplinowane i różne praktyki dyscyplinujące wobec naszych ciał są w nowoczesnych społeczeństwach praktykowane na różne sposoby i przez różne instytucje. My nawet sobie czasem nie zdajemy sprawy, jak bardzo wiele aspektów naszej cielesności jest tak czy inaczej dyscyplinowanych, natomiast wydaje mi się, że jakoś pozycja Kościoła katolickiego w Polsce i w ogóle nieprzepracowana obecność Kościoła katolickiego w życiu publicznym w Polsce, taka powiedziałbym pozostawiona samej sobie po 89 roku, nawet przez tak zwane liberalne kręgi czy liberalne elity, właściwie Kościół katolicki był traktowany jako pełnoprawny uczestnik życia publicznego, nie w tym sensie, że księża życia mogą... Politycznego, tak. Nie w tym sensie, że księża mogą mieć poglądy, bo oczywiście mogą, tylko że jest to instytucja, która nie po prostu... wszystkie mogą. Lobbuje. No nie wszystkie. Ksiądz Poniecki nie może. Nie może. Lobbuje. Przecież szalone lata... Wpływa na ustawy. 90, kiedy to przecież hierarchowie kościelni organizowali spotkania, tworzyli koalicje polityczne, no albo jasne. Wręcz przeciwnie. Ja do dziś nie mogę, jakby czasem to wspominam, jak są te tematy, ale jakoś tak mi się to wydaje naprawdę znaczące. Pamiętam, jak w latach 90., zresztą razem chyba chodziliśmy do profesora Chwedeńczuka na epistemologię, o ile się nie mylę, chodziliśmy na ćwiczenia i profesor Chwedeńczuk wtedy był, Bogdan Chwedeńczuk, razem z Barbarą Stanosz tworzyli takie pismo Bez dogmatu, ono do tej pory jeszcze wychodzi, ale już dawno Chwedeńczuka nie ma, profesor Stanosz zmarła jakiś czas temu. Tam jest to już inne pismo, ale wtedy no, oni stanowili taki głos rzeczywiście, można powiedzieć, liberalny, ateistyczny, antyklerykalny, ale nie w takim złym sensie, tylko głosili poglądy bardzo konsekwentnie o rozdziale Kościoła od państwa i o tym, że to nie powinna być instytucja, która na życie publiczne w Polsce powinna w taki sposób wpływać, jak wpływa. I wtedy oni byli w tych latach 90. traktowani nawet przez Gazetę Wyborczą jako jacyś tacy straszni radykałowie i że to już jest przesadne i nie należy tak mówić i tak dalej. Dziś to jest dyskurs mainstreamowy, powiedzmy, tak, sfery lewicowo-liberalnej w Polsce, ale przecież jak gdyby wtedy posłuchano trochę Stanoszowej i Chwedeńczuka i czytano trochę to Bez dogmatu, to może by dzisiaj nie było tego, co obserwujemy. Szanowni Państwo, musimy kończyć. Doktor Katarzyna Kasia, Akademia Sztuk Pięknych, Kultura Liberalna.pl. Bardzo dziękuję. Pani doktor Tomasz Stawiszyński, Radio Tok FM, również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Życzymy Państwu spokojnej nocy, dobrych snów i do usłyszenia. Północ w Polsce minęła wtorek. Informacje Tok FM. 7-8. Listopada. Pochówek pary prezydenckiej na Wawelu po ekshumacji będzie ceremonią prywatną. Minister do spraw Brexitu przeciwny udziałowi parlamentu w negocjacjach. Prezydent Niemiec spotkał się z prześladowanym tureckim dziennikarzem. Za tydzień odbędzie się ekshumacja pary prezydenckiej na Wawelu, a ponowne złożenie trumny w sarkofagu będzie miało prywatny charakter, potwierdza wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Innych szczegółów planowanych ekshumacji nie zdradza. To będą działania prokuratury zamknięte dla publiczności, a ponowne umieszczenie ciał czy szczątków w tym miejscu będzie miało charakter prywatny. Decyzję w tej sprawie podjęła rodzina. To jest tak specjalna, tak nadzwyczajna okoliczność, że rodzina świętej pamięci prezydenta nie życzy sobie jakichś obchodów. Jak powiedział krakowski metropolita, kardynał Stanisław Dziwisz, pochówek pary prezydenckiej będzie poprzedzony mszą w gronie rodzinnym w katedrze na Wawelu w krypcie świętego Leonarda. Jak podała prokuratura krajowa, zespół prokuratorów obecnie prowadzących postępowanie w sprawie katastrofy smoleńskiej naprawia poważne błędy i zaniechania, które zostały popełnione 6 lat temu. Brytyjski minister do spraw wyjścia z Unii David Davis oświadczył, że rząd w Londynie nie dopuści do sytuacji, w której parlament będzie mówił premier, jak ma rozgrywać swoje karty podczas negocjacji w sprawie Brexitu. Dodał, że mogłoby to zaszkodzić wynikowi rozmów. Wystąpienie Davisa w parlamencie było oficjalną odpowiedzią rządu Theresy May na orzeczenie brytyjskiego Wysokiego Trybunału, który uznał w czwartek, że do rozpoczęcia formalnego procesu wyjścia kraju z Unii Europejskiej niezbędna jest zgoda obu izb parlamentu.
Rzecznik rządu zapowiedział złożenie apelacji w Sądzie Najwyższym i dodał, że premier jest zawiedziona wyrokiem. Sąd Najwyższy rządowe odwołanie ma rozpatrzeć w grudniu. Zaledwie 3 miliardy złotych wydała do tej pory Polska ze środków unijnych, mimo że na lata 2014-2020 Unia Europejska przyznała nam ponad 82 miliardy euro. Wiceszef Ministerstwa Rozwoju apeluje do regionów o przyspieszenie wydawania unijnych pieniędzy. Katarzyna Młynarczyk sprawdziła, jak sytuacja wygląda w Małopolsce. Średnia wydawania środków unijnych wynosi w granicach 7% i na tym poziomie jest Małopolska. Wicemarszałek Stanisław Sory z winą za to w dużej mierze obarcza rząd. Ja sam skierowałem kilka wniosków do pana ministra Kwiecińskiego, chociażby w kontekście mapy potrzeb zdrowotnych, których do tej pory jeszcze nie ma, a przecież mamy potężne środki finansowe dedykowane dla szpitali. Kolejny problem to brak chociażby Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, wylicza wicemarszałek. Nie ma też do tej pory pewnych rozwiązań dotyczących certyfikatów dla pociągów, które kupujemy. Nie ma jeszcze w Polsce żadnej instytucji, które tego typu badania mogłaby wykonywać. A na rozwój kolei w Małopolsce dedykowane jest ponad 100 milionów euro. Nie na wszystko mamy wpływ, broni się wicemarszałek. Przeznaczamy ponad 100 milionów na zakup sprzętu wyposażenia. Szpital jest w trakcie budowli. Możemy tego przyspieszyć. Konsekwencją tak niskiego poziomu zagospodarowania unijnych funduszy może być wstrzymanie ich wypłat przez Unię. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk, TOK FM. Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacji pozarządowych w tym tygodniu spotkają się ze Strażą Graniczną, by przeanalizować procedury stosowane w stosunku do imigrantów. Ma to związek z raportem przygotowanym w biurze Rzecznika, z którego jasno wynika, że pogranicznicy na przejściu w Terespolu nie przyjmują wniosków o status uchodźcy nawet od osób, które twierdzą, że w swoim kraju były prześladowane. Anna Gmiterek-Zabłocka. Spotkanie ze Strażą Graniczną ma być pokłosiem raportu. Prawnicy z biura rzecznika byli bowiem w Terespolu i zostali jako pierwsi wpuszczeni do strefy zero, czyli miejsca, w którym odbywają się pierwsze rozmowy z cudzoziemcami. Prawnicy słyszeli, co Czeczeni mówili pogranicznikom. O tym Marcin Sośniak z zespołu do spraw równego traktowania. Opowiadali, opisywali historię z kraju swojego pochodzenia. Mówili na przykład o prześladowaniach. Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje spotkanie nie tylko z pogranicznikami, ale także z organizacjami pozarządowymi, które pomagają cudzoziemcom. Zastępczyni rzecznika Sylwia Spurek. Bo musimy na pewno spowodować, żeby powstały konkretne procedury traktowania tych osób na przejściu granicznym. A chodzi na przykład o możliwość złożenia odwołania od decyzji w sprawie nieprzyjęcia wniosku o status uchodźcy. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM. Słuchasz informacji TOK FM. Prezydent Niemiec Joachim Gauck przyjął w Berlinie ściganego przez władze w Ankarze tureckiego dziennikarza Cana Dündar'a, byłego redaktora naczelnego krytycznego wobec władz dziennika Cumhuriyet. Gauck wyraził poważne zaniepokojenie sytuacją w Turcji, szczególnie stanem praworządności i wolności prasy. Jak zaznaczył, zaproszenie skazanego w Turcji na wieloletnie więzienie dziennikarza jest wyrazem szacunku dla jego politycznego zaangażowania. Dündar skrytykował politykę Unii Europejskiej wobec Turcji. Jego zdaniem Europa nie potrafiła przedstawić Turkom przekonującej alternatywy wobec autokratycznego reżimu prezydenta Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Pogoda. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu. Na wschodzie i północy także deszczu ze śniegiem. W górach śniegu, rano miejscami mgły. Temperatura od 3-4 stopni na północy kraju do 6 miejscami na południu i na wybrzeżu. Wiatr słaby, na wybrzeżu słaby i umiarkowany. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. A oczywiście pierwsza część to przegląd prasy. I chcę Państwu zareklamować kilka tekstów dotyczących wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Na drugiej stronie zacznę troszkę chronologicznie potraktuję ten przegląd prasy dotyczący Stanów Zjednoczonych, bo zacznę od tekstu Marka Cichockiego w Rzeczpospolitej na drugiej stronie, który próbuje podsumować prezydenturę Baracka Obamy. Decyzję o nieinterwencji w Syrii w 2013 roku, którą John Kerry skomentował w sposób, którego nie mogę przytoczyć z powodów cenzuralnych, uznał za świadome zerwanie ze złą strategiczną tradycją Ameryki meblowania Bliskiego Wschodu. Zasugerował, że Iran i Saudyjczycy muszą wziąć odpowiedzialność za region. Oświadczył także, że Rosja nie jest już zagrożeniem dla Ameryki, a przyszłość Ukrainy można przesądzić i tak tylko razem z Moskwą. Za prawdziwe zagrożenie uznał za to zmianę klimatu.
Ale potem Cichocki pisze tak. Jednak zabicie Bin Ladena, otwarcie na Kubę czy wzmocnienie wschodniej flanki NATO trzeba uznać za osiągnięcia Baracka Obamy. Wygląda na to, że Obama faktycznie dokonał przełomu w amerykańskiej polityce, choć konsekwencji tego jeszcze nie znamy. O podsumowaniu prezydentury Baracka Obamy i o konsekwencjach wyborów w Stanach będę rozmawiać z publicystami po godzinie 8, ale póki co chcę Państwu jeszcze zareklamować w Rzeczpospolitej także wywiad z Karlin Bowman, która jest dyrektorem do spraw badania opinii publicznej American Enterprise Institute w Waszyngtonie. Ostatni raz decydują biali, mówi Karlin Bowman. Prezes Andrzej Rzepliński powiedział, że wyznaczając 5-osobowy skład działał w stanie wyższej siły. Niczego nie uprzedłem. Zastosowałem prawo, które mnie obliguje jako prezesa Trybunału. Jest to organ konstytucyjny, na temat czego zadawałem pytania uczestnikom postępowania, posłom i ich pełnomocnikowi. I samej ustawie, która mówi, że prezes Trybunału Konstytucyjnego w sprawach organizacyjnych kieruje Trybunałem. I na tej podstawie wydałem to zarządzenie, niczego nie obchodząc. Prezes Rzepliński poinformował, że podstawą prawną jego zarządzenia o tym, że Trybunał orzekał w 5-osobowym składzie, jest artykuł 188 ustęp 1 Konstytucji. Brzmi on tak. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją. Prezes przyznał, że to on podpisał zarządzenie dotyczące 5-osobowego składu. Być może ci, którzy chcieli zerwać, tak jak w liberum veto, tę rozprawę. No nie przewidzieli wszystkich opcji, nie doczytali prawa. Zawsze należy więcej czytać niż mniej. No i przede wszystkim mieć tak znakomitych prawników jako kolegów w Trybunale Konstytucyjnym. Andrzej Rzepliński ocenił, że sędziowie, którzy odmówili udziału w dzisiejszym posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego, złamali konstytucję. Prezes Trybunału Andrzej Rzepliński był pytany przez dziennikarzy o ewentualne konsekwencje wobec sędziów. Nie wyjaśnił jednak, czy zamierza je wyciągnąć. Pan by chciał ich karać, tak? Dopuścili się naruszenia konstytucji, to nie ulega wątpliwości. Sędzia ma obowiązek orzekać, chyba że jest chory, albo bierze udział w ważnej dla niego i pośrednio dla Trybunału Konferencji Międzynarodowej. Andrzej Rzepliński wyraził nadzieję, że zaplanowane na czwartek posiedzenie odbędzie się w pełnym składzie. Trybunał ma wtedy zbadać zgodność ustawy izolującej najgroźniejszych przestępców w specjalnym ośrodku. Czyli po prostu jest wszystko takie chwilowe, takie niepewne. No. Radio Koncita, proszę Państwa, teraz byłam w Buwi, w bibliotece, na dobrej, w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i specjalnie nie poszłam na wernisaż do Zachęty, no bo tam takie lipne są wernisaże, a dużo pracy miałam do wykonania, to przy okazji mogłam się przyjrzeć polskim studentom, którzy w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego wszystko mają za darmo, i spanie, i mieszkanie, i mydło, i powitło. Także, żeby chociaż byli wdzięczni. Kolejne łamanie, narzekają, proszę Państwa, tutaj na Warszawę, że tu w Warszawie się bardzo źle dzieje, proszę Państwa. No trudno. Jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją. No i właśnie wracam z biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Dosłownie na dobrej, 5:16 nad samą Wisłą, proszę Państwa. Oto biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze przypomnę, na dzisiejszym posiedzeniu Trybunał uznał, że przepis ustawy o Trybunale dotyczący wyboru